Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże dzieci, szczęść Boże rodzice. Pozdrawiam Was z naszej parafii. Niestety nie możemy się widzieć fizycznie, nie możemy się widzieć na naszych katechezach, na niedzielnej mszy świętej, ale zapewne wielu z Was zastanawia się, co będzie z Komunią Świętą, jak to będzie wyglądać w maju. Mianowicie plany są takie, że czekamy na informacje do Wielkanocy, czy coś się zmieni, czy nie. Planowo Komunia Święta ma się odbyć w naszych terminach, czyli 9, 10 maja oraz 17 maja. W tych terminach ma się odbyć planowo Komunia Święta. Tak więc na razie nic nie zmieniamy, przygotowujemy się do pierwszej Komunii Świętej naszych dzieci, ale jeżeli coś się zmieni, to damy Wam znać, czy to będzie przesunięte na czerwiec albo na wrzesień. Też może być taka sytuacja. To się rozstrzygnie w ciągu najbliższych 2 tygodni. Ale teraz bardzo zachęcam Was, rodzice i dzieci, żebyście wypuszczali na kanale naszym na YouTube, na Kolbe Parish TV, na stronie parafialnej kolbe.ca, katechezy, które przygotowują właśnie Wasze katechetki. To jest piękna sprawa, żeby wirtualnie uczestniczyć właśnie w tej klasie, w której tutaj jesteśmy, z której ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli będą jakieś pytania, to piszcie, dawajcie znać na Communion Kolbe, albo też, jeżeli macie prace domowe, to zachęcam, żebyście przysyłali te prace właśnie na tą stronę. Ale także, uwaga, zachęcam Was, dzieci i rodzice, pokażcie, jak się modlicie w domu. Pokażcie, jak oglądacie naszą mszę świętą. Wysyłajcie Wasze zdjęcia rodzinne, żebyśmy mogli je umieścić na naszym Facebook albo na naszej stronie parafialnej. Bye, szczęść Boże!